Spalanie słomy na polu jest bardzo szkodliwe dla środowiska. Słoma, zamiast wracać do gleby i brać udział w procesach mikrobiologicznego rozkładu, ulega przez ogień całkowitemu zniszczeniu, a zawarty w niej azot ulatnia się do atmosfery. Stąd też w takich państwach, które mają mało inwentarza, a wysoką produkcję zbóż i rzepaku, poszukiwane są alternatywne sposoby zagospodarowania słomy. Oczywiście ma to ogromne szanse, dlatego że w Polsce produkujemy około 25 milionów ton słomy rocznie, ale sporo słomy zostaje, między 5 a 10 milionów ton. Coraz częściej nie tylko rolnicy, także i ciepłownicy wykorzystują słomę na cele energetyczne. Bardzo sobie chwalą, dlatego że jest to stosunkowo tanio pozyskiwana energia cieplna. Ponadto słoma wykorzystywana jest do produkcji brykietów i pelletów, które są alternatywą dla oleju i gazu. Lista odbiorców słomy rozszerza się, na przykład przy każdej oczyszczalni ścieków zaczyna powstać kompostownia, która także potrzebuje słomy jako podłoże do skompostowania osadów pościekowych. I tym sposobem słoma, która w przeszłości była odpadem, jeszcze około 5-6 lat temu żeśmy ją palili na polach, w tej chwili jest towarem poszukiwanym i słoma w postaci sprasowanej, w postaci kostki sprasowanej, osiąga ceny już w tej chwili 300 zł za ton. W związku z dużym zainteresowaniem przetwarzania słomy i wykorzystywania jej na biomasę, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poświętnem zorganizował dwudniową konferencję, mającą zachęcić rolników z Mazowsza do alternatywnych sposobów zagospodarowania słomy. Teraz w tej chwili słomę już od x lat tnę od razu kombajnem. Zostawiam ją na polu. A w tym roku jest dosyć, no i ubiegły rok już był taki dosyć ciekawy na sprzedaż słomy. Jest zainteresowanie. Jak dowiadujemy się, tutaj jest elektrownie, powstają takie, Płońsk tutaj kupuje dużo. No i zaczyna mnie to trochę interesować, no bo jest trochę tej słomy u mnie, nie? Gdybym to sprasował, no to jakiś tam dochód by mi to dodatkowy przyniosło. Ostatnio takie wyliczenia przeprowadziłem. Pocięcie słomy na hektarze, tak jak ja teraz wprowadzę, to wprowadza mi do mojej ziemi tam 400 zł w postaci nawozów, które wprowadzam ze słomą, nie? I teraz muszę to też przeliczyć, czy mi, ja muszę uzyskać więcej niż 400 zł ze sprzedaży słomy, bo mi inaczej się nie opłaci. Nawozy są teraz tak drogie i składniki pokarmowe dla roślin. To jest dużo takich czynników za i przeciw. Stan i perspektywy wykorzystania słomy na cele energetyczne w Polsce wyglądają obiecująco. Wystarczy przeanalizować możliwości własnego gospodarstwa i niewielkim wysiłkiem pozyskać dodatkowe dochody. Monika Nicgorska-Martyniuk, Agroflash.